Świeża premiera, Samurai Jack z wydawnictwa oryginalnego IDW w polskim wydaniu. Uzupełniacie swoją ofertę komiksów amerykańskich i zrobiliście nowy imprint dla tego typu publikacji. Czy póki co będziecie skupiać się właśnie na tych takich kreskówkowych, jeśli można tak to nazwać, określić, komiksach, jak właśnie Atomówki czy Adventure Time, teraz Samurai? Tak, mamy jeszcze przewidziane kilka tytułów powiązanych z tymi wydanymi już, ale nie zamykamy się w przyszłości tylko i wyłącznie na nie. To był taki nasz pierwszy test wejścia w komiksy zachodnie. Właśnie, bo taka bardzo duża przerwa od tych komiksów na początku. Rozumiem, że jakby powstanie już tego specjalnego imprintu rusza z tym wszystkim jakby z regularną publikacją. Dobrze rozumiem tutaj ideę. Jak najbardziej. W tym roku jeszcze mamy kilka premier przewidzianych. No, tak się fajnie złożyło, że w sumie Samurai wyszedł teraz akurat jak nowy sezon serialu. Czy osobiście już oglądałeś piąty sezon? Nie, jeszcze niestety nie miałem czasu, ale czekam bardzo, bo raczej pozytywne opinie słyszałem od fanów starej serii. A jak póki co odbiór właśnie Samuraja na waszym stoisku? Ciepło. Wiele osób pyta, wszyscy bardzo się szykują, bo dzisiaj bodajże jest finał sezonu tego piątego. O ile się nie mylę, tudzież jutro rano. I każdy właśnie z myślą o tym kupuje sobie tego, żeby odświeżyć. Komiks troszeczkę bardziej nawiązuje do tych starych sezonów, niż do tego, który teraz właśnie leci w Stanach. Czy z premier jeszcze takich innych mangowych też przywieźliście na komiksową Warszawę? Przywieźliśmy nasze premiery z ostatnich dwóch tygodni. Dużo mangi, wśród nich na pewno wyróżnia się seria Dziewczynka w krainie kupionych. Bardzo fajny tytuł, taki baśniowy, troszeczkę mroczniejszy, aczkolwiek idealnie nadający się także dla młodszego czytelnika. Tudzież seria Erased, która jako serial animowany była bardzo ciepło przyjęta zarówno w Japonii, jak i na świecie. No i czekamy na Netflixowy serial na bazie tego tytułu. Rozumiem, że w seriale, w przypadku manga właśnie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, że popularność danej mangi zwykle weryfikuje to, jak bardzo jest popularna, przynajmniej ja mam takie wrażenie, jak bardzo jest popularne anime i jak bardzo popularne są wbrew pozorom skanulacje tych komiksów w internecie. Czy rzeczywiście tak to mniej więcej działa w tym wypadku? Anime na pewno, to co 3 miesiące, kiedy wychodzi nowy sezon wszystkiego, każdy wydawca myślę, że patrzy po tym, co zdobywa największą popularność wśród fanów. No skanulacje spodziewałbym się, że są odbiciem tego po prostu. Jeżeli coś zaskoczy jako animacja i ludzie to oglądają, to potem sięgają po to, żeby to czytać. Animacje są z reguły na podstawie mang, na podstawie komiksów, więc komiksy mają dużo bardziej rozbudowaną, dalej posuniętą fabułę niż seria animowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję.